Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, kolejny odcinek z Rogue Legacy. Ej, ale moment. Czy ja zapisałem to w innym momencie? No z takim stanem zdrowia, okej, okay, ale w innym momencie, w innym miejscu zamku. Moment, jak to wygląda tutaj? Ej, dobra, no jest nieźle, prawda? No kurczę, już większość odkryta, ale kurczę, w dalszym ciągu, kochani, szukamy bossa. No to jest motyw przewodni tego odcinka. Tych, kurczę, dwóch niestety widocznych na mapie już udało mi się zaciukać. Więc tam w lewo ewentualnie, ale okej, to do teleportu będzie najszybciej. O. Kurde, nie do tego. A, tutaj oczywiście. No ej, kurde, nie tu, nie tu, tu. Dokładnie. Dobra, i co teraz? Tutaj mnie czeka. Ej, przecież oni już powinni być martwi. Coś mi się nie chce wierzyć, że zostawiłem gościa tak po prostu, żeby sobie latał. Nie, serio. Dobra, ale... shit. Nie. Ale zasięg? Nie aż tak bardzo długi. Okej, tutaj mogę sobie wskoczyć. Może nawet tutaj sprawdzę jeszcze. Nie doznawaj obrażeń i znowu z tego gatunku, tak? Dobra, sorry, ale to muszę sprawdzić, czy to nie jest przypadkiem... No! Myślałem, że ten obraz to będzie tutaj problem, ale udało się. Co tam mamy? Runa równowagi. Co to daje? Kurczę, nie pamiętam. Tak dawno grałem, serio. Tak dawno temu. No, że moja pamięć teraz może wpłatać mi figle, oj. No, ale widzę umiejętności jeszcze w miarę na dobrym poziomie. Dobra, on będzie skakał. Na pewno, więc ja tutaj muszę wymachiwać. Żeby mnie nie trafił przypadkiem. A może by tak... O. Aha, ale kurczę, raz tylko trafiony. Niedobrze. Kurde. Dobra. Ważne, że po nim. O, nie. Tam nie. Przynajmniej nie teraz jeszcze. Nie z... Z 19 punktami zdrowia. Oj, nie. Dobra, ty jesteś wrogiem, to wiem. Ty też. Tak się składa. Ej, dobra, czy to co ona właśnie wypluwa z siebie, spada niżej? Nie. Na szczęście przez ściany nie przelatuje, ale tutaj po... Prawe jedna kropelka spada. Dobra, uff, dobrze, spoko. Ej, jest i boss, nie wierzę. Dobra, ale nie mogę do niego podejść naprawdę z 37 punktami zdrowia. Moje zdrowie musi być troszeczkę bardziej zregenerowane. Jak pokonać wszystkich wrogów? Kurde. Fajnie, oj, nie, ej, on nie spada do mnie. Dobra, pięknie. Trochę złota zawsze. No patrzcie, ile mamy już. 12206. Kurde. No dobra. Ach. No, wyczucie czasu to podstawa. No właśnie. Ej, co jest? Czemu ze mnie wyleciały monety? O kurde, nie mówcie... Kiedy ja Sonika załapałem? Nie pamiętam. Dobra, nikogo więcej. Nie, serio, kurde. Boję się tu wyskoczyć teraz do niego, albo w sumie strach był zupełnie bezpodstawny. Nie, bo chciałbym nazbierać trochę zdrowia, zanim pójdziemy do bossa, ale też jak tutaj zginę, to wam go w końcu, kurde, nie pokażę. Aaaa, tutaj na dół. A nie, sorry, tam nie, tam jest magiczna skrzynia, wszystko niby fajnie, ale no nie mogę tam schodzić. Zginę. Tutaj też. Albo może nie. O kurde, tak, zginę. Nie, a może... Kurczę, tak na raty, jest sporo. Oj, ale mało zabiera, ma dwa ciosy. O kurde. Nie. Aaaa! No, fajnie! Wskrzeszenie! Nie! Sorry! Oj, przepraszam bardzo, a mogłem wam go po prostu pokazać i zginąć. Kurczę, sam bym się dowiedział, który tam jest. Co to za... Pokonałem ekran? E? No widzicie tam... No, najbardziej wyróżniający się spośród tych trzech rządków przeciwników, czy tam ile ich tam jest. Dobra. Nieważne, wybieram sukcesora i teraz naprawdę. Dużo czasu jeszcze w odcinku zostało, więc będę miał chyba okazję wam pokazać jeszcze bossa. Zabójca. Ej, Hokage jak najbardziej, ale ma jaskrę, kurde. Ale jest grotołas. No dobra, okej, okay. Pokażę wam bossa, ale najpierw pociłamy sobie troszeczkę pieniędzy. Ale ulepszeń dużo, nawet tych najlepszych.
Okej. To może tak, wskrzeszenie mi się bardzo przydaje. Więc czemu nie? No i nagle stało się mało pieniędzy z powrotem na koncie, więc chyba tylko jedno ulepszenie będę mógł sobie zapodać, albo dwa te bardzo tanie. Ale moment. Oni jeszcze coś mogą mieć dla mnie. Coś nowego, coś dobrego, no proszę bardzo. Hełm imperialny. 10 do wagi, 15 do zdrowia, minus 5 do many. Co? To kurde średnio. Naprawdę. Te 15 punktów, czy jest tego wartych? Ale tutaj mamy jeszcze pancerz opiekuńczy. 22 do zbroi, ale... Ej, no właśnie, to czy... Moment. To dlaczego ten jest niżej w hierarchii? To znaczy, że niby jest lepszy. No nie kumam, ale... Może dlatego, że jest po prostu niebiański. Dobra, bierzemy go. A złoty... Aha, może to już jest po prostu mega turbo ciężki. Nie, ale okej, coś jeszcze nowego? Nowa pelerynka. 50% do krytycznych obrażeń i 30% do zdrowia dodaje. Ale nie jestem na tyle majętny, niestety, ale... Skoro, no właśnie. 15 zdrowia czy 5 many? No pewnie, że 15 zdrowia, tylko kurde, nie mam pieniędzy akurat. No dobra, ale dorobił się grotoła z nasz złotej zbroi. Właśnie, co daje runa równowagi jeszcze mi powiedz? A nie, to jest odwet, ale gdzieś tu była mowa o równowadze, a właśnie to. Okej, czyli i punkty zdrowia, i punkty magiczne się ściąga. Ale w ilości po jednym punkcie chyba, ale biorąc na przykład wampiryzm albo syfon, czyli runy specjalnie w kierunku albo ściągania zdrowia, albo ściągania magii, tam się po dwa punkty ściąga. Oho, to bardzo wyjątkowy obol. Daj mi go, a pozwolę twojej duszy przejść przez inne bramy. Tak jest, właśnie, tak jak mówiłem, czyli jednak po śmierci tylko. Czyli Aleksander będzie miał teraz inną formę jeszcze, ale też innego zawodnika będziemy mieli wchodząc tam, pewnie. Tak podejrzewam, no w końcu to jest gra i są pewne ustalone zasady, pewne szablony, które gry się lubią wpisywać. No, ale też no kurczę, nie wszystkie, jest masa gier nieszablonowych totalnie. Ale co, my znowu przemierzamy zamek Kanson. Znowu inne ułożenie pomieszczeń, tylko że tym razem klasa to Grotołas, czyli 18 złotych monet, to każda taka jedna pojedyncza moneta, tak naprawdę. Więc pieniądze wpadną szybko, tylko tak, jak widzicie, obrażenia wcale nie są zadawane przeze mnie aż tak wielkie, ale za to mamy już teraz wzgląd do wszystkich skarbów na mapie. Sześciutkich, czyli wiem, że schodząc tutaj na dół będzie po prawej gdzieś skrzyneczka. Proszę bardzo, dzień dobry. Aha, ale pokoja wszystkich wrogów. Kurde. Kosa nie leci w dół. No i mamy problem. Okej, ale wiem, że tutaj schodząc na dół też powinna być skrzynka. Ale najpierw z tym się trzeba, kurde, rozprawić, co jest zgrane, ej. Za bardzo się na skarbach chyba skupiłem, a za mało na przeciwnikach. Dobra, mamy tutaj ją. No i teraz naprawdę dwa worki, to że jest, o kurde, ile 360 złotych monet, więc naprawdę warto zbierać wszystko i rozpieprzać wszystko. Ej, ale ciebie to nie widziałem. Dobra, jak to leci w ten sposób? Oj, kurde, no pięknie, jeżeli tam był jakiś piechol pomysł, no to nie wypalił. No, trzeba przyspieszyć trochę z zabijaniem, zdrowie się przyda, no właśnie. Okej, ale czy tutaj się trzeba jakiś... skarb? No bo właśnie teraz jeszcze widząc dwie skrzyneczki koło siebie, mogę domniemać, że tam będzie boss. Ej, kurde, dobra. Czyli tutaj na dole. Możliwe, że będzie. No, czy się nie mylę, czy się nie mylę. Dokładnie. Więc teraz sobie pozbierajmy to, ale okej, to jest pierwszy boss. Boss z zamku Hamson. Czyli wielkie oko. Ale nie o to nam chodzi. Tam daleko po lewej stronie, tylko co tutaj mamy za krainę? Co tutaj mamy za zamek? Ej, nie. To pewnie na dole. I w lewo. Ej, nie, dalej jesteśmy w obrębie tej samej lokacji? Przecież zawsze koło bossów było przejście gdzieś do innego. Czegoś. Nie no, albo do lasu. O, dobra, dopiero tutaj widzę. Albo do lasu, albo do mrocznej krainy, albo do Myry. Jest kraina mroku. Okej, jak na moje, to tam po lewej stronie. Tutaj będzie boss. No dobra, ale kurczę, podejmować
grotołazem bossa to nie jest najlepszy pomysł pod słońcem, serio. Kurde, ale dobra, spróbuję no. Obiecałem tego bossa i naprawdę mam zamiar dotrzymać tego słowa danego. Tutaj na ziemi nic mi nie zagraża. Jeszcze. Oj, szary baron, ale jest mocny. Aż nazbyt. Ale ja mam przecież, o, moje kosy. Więc mogę sobie postrzelać trochę za nim. O, oni pomachają. Oj, nie, oj, nie, nie, nie. Coś mi się wydaje, że jak mnie trafi... Ale fuks. Żeby mnie trafił, to ponad 100 by mi zabrał. No nie, no w sumie zbroję mam teraz dobrą i w ogóle, no to... Może nie, ale... Dobra, skrzyneczka. Oj, 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 no nie wiem. No nie wiem, ja nie jestem dobry w tych rzeczach. Dobra, kit. O, ej. Czyżby się udało? Tak po prostu? No, tylko teraz zejść jeszcze trzeba. Ej, spokojnie. No, ej, to nie jest takie trudne. Wcale. Ej, ale gubię monety. Czemu? Czemu gubię monety, kiedy... Aj, nie, ja nie gubię monet. Po prostu mój odwet jest tak dobry, że... wieżyczka jedna zginęła po prostu. Nie, dobra, spoko. I za nią te monety, tylko że ja teraz mam 75 punktów zdrowia tylko. Więc jeżeli tutaj nie będzie kurczaka, no to mamy przerąbane trochę. No po co mi ta mana? Chyba, że... O, shit, nie. Nie, nie, nie. Nie teraz, nie w tym stanie, nie tą klasą. Dobra, spokojnie, na, ale na 3 ciosy. To jest słabe, maksymalnie, ale... Dobra, jedna kosa i poprawka, no. Dobra, to rozumiem, gdzie trzeba iść teraz. W górę. Podejrzewam, że w górę, ale... Naprawdę potrzebuję tego zdrowia. Więc zejdę tutaj na dół jeszcze, porozwalam sobie. Może będzie kurczak. Co prawda ta postać już nie ma kurczakofobii. No nie, no dobra, w dół na pewno nie, piekło. Już ustaliliśmy, że trzeba iść na górę. Czyli tutaj i w lewo, tam do drugiego gościa, kurde. Aha, tu jest jeszcze to. A! Wskrzeszenie? Cholera jasna, no. Dobra, ale mówiłem, nie tą klasą. Nie tą klasą. Trzeba wybrać inną, lepszą. Król liczów, o. A, Klonus, masz mimowolne skurcze mięśni i dyslekcja, masz problemy z czytaniem. Dobra, to mi nie przeszkadza. Mam jeszcze królową barbarzyńców. Psy mnóstwo rzeczy, a dodatkowo za zniszczenia właśnie dostajemy punkty. Kurde. Tylko co bardziej wolę. Króliczów to jest taka niebezpieczna dosyć klasa, bo jeżeli ci dobrze nie pójdzie, no to możesz skończyć z niczym. Ach, dyslekcja. Dobra, tutaj co? Stalowe stopy. Ogólnie wszędzie w miarę dobre cechy. Tutaj można się szybciej poruszać. Chodzący czołg, a ja może właśnie potrzebuję chodzącego czołgu z kosami. Dobra, teraz dobra, już po imieniu po prostu bieram. Lady Charlotte III. Albo, no Sir Lancelot, no nie, Lancelot, oczywiście, kurczę, no przecież, ej. Nie mogłem wybrać inaczej po prostu. Ale dobra, moment, te pieniądze mi się przydadzą tutaj do zakupów. Od razu ten nowy hełm. No jak dla mnie dobry deal. I kolor też całkiem zacny. Nie, naprawdę postać się robi kolorowa teraz. Nie ma już chyba... Nie no, jest. Są czarne na ramienniki jeszcze i stopy takie. Dosyć szarawe. Nie, ale dobra, za 3000 jeszcze coś kupię na pewno. Tylko pytanie, co by tutaj wybrać? Zabierać więcej obrażeń mieczem, czy może więcej zdrowia jeszcze? Albo mana. Nie, mieczyk. I się wyjaśniło szybko. Nie, naprawdę, boss kurde na mnie czeka. Więc może tak, nie zaczynajmy od zamienienia od razu sobie punktów zdrowia w punkty magiczne, dopiero za chwilę, jak troszeczkę się podbudują. Trzeba to zrobić mądrze, jeżeli tutaj ma się to wszystko udać. Dobra, tylko teraz tak. Powiedzmy, ustalmy granicę na 200 punktach. Jak będzie 200 punktów, to będę sobie zmniejszał do 100. Kurczę, to jest słaba lokalizacja teraz, oh shit. Inaczej, zauważyłem, że często mylę słowa lokacja i lokalizacja. W sumie blisko znaczne, ale nie tożsame. To nie są synonimy. Zwłaszcza kiedy się opisuje grę. Lokalizacja miejsca, lokacja, no arena. Jedno pomieszczenie. Nie doznawaj obrażeń. Kurde jak. Dobra, spróbuję.
Nie. Okej, okay, dobra. To może wyjdźmy stamtąd. Okej, okay, ale tu mogę zejść inaczej. Na szczęście. O kurde! Dobra, szkoda, że nie znam położenia skrzynek, jak to było w przypadku Grotołaza. Ale spokojnie. Eksploracja taka losowa, randomowa też jest spoko. Oj, nie wiem, co jest na dole. No właśnie, kolce. Czemu ty teraz tak szybko zawsze strzela? No f... No. Dobra, ale jedno plujące ogniem coś mniej. Pokonaj wszystkich wrogów. No, nie widzę problemu, serio. Tutaj standardowi przeciwnicy bardziej widzę. Do tego podałem na jeden strzał, więc no... Powinno być ok. A do tego bardzo mi się przyda teraz taka lokacja, bo... Leech dostanie trochę zdrowia bazowego więcej. Dobra, pozbierane monety. Kurde, nie wszystkie. Ale tam krzesełko zostawimy na później. Co my tu mamy? Ej, rzadko się zdarza runa jeszcze w zamku Hamson. Zazwyczaj skrzyneczki. Wypełnione są monetami i workami z monetami. Ej, dobra, ale jesteś jedna. Nie traf we mnie. No, dzięki. Prawo pogadacie. Okej. Okay. No to troszeczkę gorzej. Dobra, zaraz punkty bazowe osiągną należyty pułap. Jeszcze chwilka. Ale tam jest skrzyneczka jeszcze. Wow, 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 dużo duszków. Trzeba by nie za dużo. No i ten obraz naprawdę już nie był potrzebny. No, ej, 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 ej. Dobra, 217, zmieniamy. Może dwa razy, kis, sorry. Nie, że mi się wcisnęło albo coś, ale... Ta, utrudnijmy sobie. Bądźmy idiotami przez chwilę. A to właściwie ja. Wy nie jesteście. Wy na pewno nie pochwalacie tego pomysłu. Bo to zaraz mogę zginąć przez to. Ale nie, no. Miejcie trochę wiary w moje umiejętności teraz. Jestem pewien, że pójdzie mi w miarę dobrze. Nie no, w zamku Hamson raczej nie zginę, no ale właśnie. W lesie już może sytuacja wyglądać zgoła inaczej. No ale trzeba będzie robić użytek z magii, bo nie dość, że każde zabójstwo, jakiego się dopuszczę, sprawia, że ja odzyskuję trochę punktów, to jeszcze mam ich tyle, że naprawdę nie muszę się martwić. No i jeszcze znajduję czasami jakieś flakoniki z niebieskim napojem, czyli klasycznie jest to napój z maną po prostu. Albo napój odnawiający manę. Ej, dobra, wróciliśmy do zamku Hamson. Ale czyżby inna lokacja tutaj? Pewnie, jest i Maja. No kurde, dobra, ale zbyt mało zdrowia na tą lokację chyba piechol jeszcze. A może? Ej, może nie, może wcale nie. Sprawdźmy, tutaj na pewno będzie boss na końcu, ale znowu jest zamek Hamson, co jest grane. A tu znowu Maja. Znowu zamek Hamson, co jest grane. Nie, no dobrze. Nie ma sobie jaj robić, ale... Aha, tam jest skrzyneczka, której nie udało mi się zdobyć. Nie, dobra. Trudno. Aha, ale to nie dość, że... Ten żyga to jeszcze... Aha, no to super. Ale nie, okej. Poszło le... Wow, ale to nie jest jedyny tutaj. Nie jest jedyny w tej lokacji. Więc trochę zaklęć. Lepiej. Trzeba sobie pomóc. O, jest i chicken. Nawet podwójny, ej. Dobra. Dbają o mnie. W Mai, najwidoczniej. Oj, dobra, ale o co mało bym sam o siebie nie zadbał, bo bym wskoczył. Niefortunnie bardzo. Kolce. Raz, dwa, kurde. Myślałem, że się wyrobię w czasie. Ach, to tego mi było trzeba. Bo właśnie, kurde, zupełnie, nie? Okej, okay, 138 punktów. Nie jest źle, naprawdę Grotołaz miał mniej więcej tyle. Ale nie miał tyle magii, więc no, może będzie dobrze. Oj, to trafiło idealnie. A! Po co skakałeś tam na dół? Nie, dobra, to nie był skok, ja po prostu spadłem. Okej, okay, tam na dół będzie można zaraz sobie zejść, tylko najpierw, no właśnie, ej. Nie jesteś nikczemnym obrazem, który chce mnie zabić, jestem zaskoczony. Naprawdę. Takie zazwyczaj przeskoki kończą się źle, zwłaszcza w tych lokacjach już dalej. No nie. Nie! No, zrobił to na szybkości, ale no nie wiem, czy to było opłacalne. Ani trochę. Bo teraz dostanę kulkę, jest po mnie, ale jeszcze lepiej dostanę tutaj strzał, jest po mnie. Więc naprawdę starczy, że jakiś zapłąkany shuriken albo coś. Oj, nie! Kurde, on rzuca celnie.
A po co ja to spadłem? Po co paką cholerę? Ale dobra, on jest jedyny, który jest w tej lokacji? Nie, właśnie, zupełnie nie. Kompletnie, zupełnie nie. Dobra, tutaj delikatnie się pozamiatało za mnie. I jest i boss znowu. Kurde, a ja kolejny już raz mam za mało zdrowia, ale tym razem serio, ale wchodzimy. Po prostu, wchodzimy tam. No chyba, że jeszcze tutaj zobaczę, co jest. Ej, nie wyglądało źle. Dobra. Jestem w stanie tu ogarnąć. Bez uszczerbku. Może jeszcze chicken się trafi, albo coś. Niestety nie, ale trudno, dobra, spokojnie. Jeszcze tutaj zobaczmy. No w dalszym ciągu nie jest źle, jestem w stanie dać sobie radę bez uszczerbku. Więc dalsza eksploracja jest jak najbardziej jeszcze na miejscu. Oj nie. No chyba, że... Ech, kurde, trafił, dobra, ale... Tym razem nie zamienię... punktów zdrowia w punkty magii. Nie przed walką z bossem. No wypadałoby teraz podreperować po prostu jedno i drugie. O, o nie, 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 tam nie, tam już nie wchodzimy. No to co, 155 punktów zdrowia. No jest jakby co teleport. Ej, dobra, no to nie jest głupi pomysł. To naprawdę nie jest głupi pomysł, jeżeli chcę tutaj coś fajnego osiągnąć. Więc jeszcze sprawdźmy tą lokację. Tutaj naprawdę będzie łatwiej, a ja będę mógł sobie podreperować, bo tu wszystkie zabójstwa mają tą samą wagę, kiedy jest się liczę. Oj nie, ale już dobra, do Mali nie muszę wchodzić od razu. Już lepiej w lesie się pobawić. Tutaj no, mniejsze niebezpieczeństwa na mnie czekają. I też przy okazji będę mógł pokazać bossa, którego tutaj pokonałem, ale w troszeczkę innym świetle. Bo jeżeli się nie mylę, tamten obol, który daliśmy Haronowi, to był właśnie ten właściwy dla tej lokacji. Więc może się uda i to pokazać. Nie walczyć! Kurde. Dobra, ale teraz powalczmy, bo oni są tak rozlokowani, że są tylko pożywką dla mnie teraz. Ale okej, ale skoro już zbieramy zdrowie od nowa i w innej lokacji, to zamieńmy jeszcze raz. No dobra, tutaj akurat nie zarobię punktów życia. Mogę co najwyżej stracić, no ale... O, proszę bardzo, i drzwi otwarte, mimo tego, że bossa zabiłem. Mówiłem dokładnie o tej sytuacji. No, do tego właśnie był ten obol. Dobra, mi się to zdrowie nie przyda, bo tam będzie inna postać, ale... Nie, mam za dużo. Co on robi, już wam mówię. A zresztą nawet przeczytam jego kwestię. Witaj, poszukiwaczu przygód. Jestem tu, by dać ci szansę twojego życia za marne 25% twojego aktualnego złota. Pozwolę ci otworzyć jedną z trzech skrzyń. Jedna skrzynia potroi to, co zapłaciłeś. Dwie pozostałe są puste. A cholera, dobra. 33% szans. Środkowa. Co jest w tym pudle? Nic. Ty głupi. Taki głupi. No, ale 1500 tylko. Spokojnie, spokojnie. To jeszcze nie jest koniec świata. Nie patrzeć. Aha, w ten sposób. No, kiedyś już to miałem i mi się nie udało, ale nie patrzeć znaczy, że po prostu nie mogę znaleźć się w linii wzroku tej skrzynki, więc wskakujemy tyłem. I pyk. Wykonane. No ale sorry, nie powinno zostać, bo spojrzałem na nią jednak. Więcej punktów magicznych. O 5. Okej, dobra. Sprawdźmy jeszcze tą lokację. Dobra, wielu przeciwników. Dobrze, to akurat dobrze. Serio. A teraz naprawdę już nie boję się, że zginę, ale boję się, że mam teraz zbyt mało punktów zdrowia. Cholera, niepotrzebnie już zamieniałem. Mogłem zostawić sobie to więcej niż 200. I może miałbym jakąś realną szansę z bossem, a tak to kurczę szczerze nie wiem. Dobra, rzućmy to. Może gdzieś pomoże. Ej, faktycznie pomogło. Dobra, później pozbieram monety, teraz serio, lepiej ich wyklepać wszystkich. Należycie. Dobra, z tym może być problem. Ach, kurde, no spokojnie, zaraz się odnowi. No, tymczasem trzeba jeszcze podreperować to 1500, które poświęciłem tam u kolesia. Nie, serio, za pierwszym razem, jak go spotkałem, udało mi się trafić. Później za drugim, o dziwo, też. Ale później już zrezygnowałem, bo miałem zbyt duże kwoty.
Ale spróbowałem w końcu trzeci raz i niestety była wtopa. Później czwarty też wtopa, piąty też wtopa i to był chyba szósty. Szósty, którego ja doświadczyłem, a pierwszy, który udało mi się dla was nagrać. No więc nie opłaca się. Serio. Dobra, hit nie, bo zginę zaraz. Albo nie. Ale właśnie, teraz ten boss to będzie albo taki glut właśnie. No albo coś innego. I teraz nie wiem co, to jest najgorsze. No ale co, przekonamy się. Tylko gdzie teraz? Na dół, maksymalnie na dół. Jeszcze mogę, ale nie. Pokażę wam tego bossa. Aleksander IV, a ja walczyłem z pierwszym chyba. Ej, nieźle wygląda ten Hokage. Aha, w ten sposób. O kurde. O shit, to ale będzie ciężka walka. Nie przyszedł, no dobra, inaczej, ja już tu zginąłem. Ale mogę spróbować jeszcze raz, bo sorry, ale to było mega turbo słabe. Spróbujmy faktycznie raz jeszcze. Aleksander IV, Sir Wagner versus... Albo Virtual. Dobra, tutaj zostawmy sobie cień. Aha, nie, to był beznadziejny pomysł akurat, żeby tam cień zostawić, a może? No coś tam się mojego zdrowia odnawia niby. Ale niezbyt wiele. Ej nie, to jest jak dla mnie nie do wygrania. Jak dla mnie, serio, to na pewno jest do zrobienia, a jak dla mnie, to jest nie do zrobienia. Okej, okay, czy to już jest pora na teleport? Tak, ale w inne miejsce zupełnie. Tutaj na początek, bo tam są odnogi, które pominąłem. A później, no właśnie, albo płonący jegomość. No nie wiem, kurczę, czy to jest płonący jegomość w sumie. Może to jest plujący kwiatek, ale tutaj na pewno jest glut tu na dole, więc no, albo taki boss jeszcze przed nami. Ale jeszcze zanim to, to trzeba minimum do 250 podreperować sobie bazowe zdrowie. Więc dobra, nie ma się co patyczkować, to się zaraz odnowi. O, jeszcze ktoś tam się czai? Czy kulki pozamiatały wszystko? Takie kulki analne, tylko że nie połączone sznurkiem ani niczym i bardziej kolczaste. Takie dla masochistów. Albo masochistek bardziej. Nie, dobra, skąd ten dowcip? Nie wiem, no bo kulki powiedziałem i już starczyło. Dobra, pokonam wszystkich, nie ma problemu. Dużo kulek. A tu chyba nie mamy entuzjastów wkładania sobie rzeczy w dupę. Nazywając rzeczy po imieniu, no sorry. Dobra, wykonane. Dzień dobry, jakiś run? Nie, co to jest? Mocniejsza zbroja plus 2. Dobra, czyli podejrzewam, że moje bazowe statystyki po prostu rosną. Oj, no właśnie. 249. Kurczę, no w sumie już wy w sumie to chyba starczyło na walkę z bossem, ale czy walkę wygraną? Oj, nie wiem, oj, nie wiem. Jeszcze troszkę. Jeszcze troszeczkę tylko. No dwa, no kurde, no, ale nie mogę podejść z uszczerbkiem, to na pewno. A jeszcze raz, mogę sobie dziabnąć, tak zaraz się zregeneruje moja mana. Oj kurde, ja tu moja mana, tu wciry na punktach życia. Ale dobra, wrogów sporo. Zaraz się podreperuje. Cholera, jeżeli nie będę wpadał w te kule. Chyba dużo tutaj tych kuli. Ale dowcip już został raz powiedziany, więc... Nie ma co, nie ma co. No dobra, raz mogę użyć, bo tutaj może być problem. Z nimi, jak tak będą latać. Ach, jeszcze jedno. Dobra. Szkoda, że nie było skrzyneczki w nagrodę. Aj, ale... No haha, jednak była. Dobra, więcej punktów zdrowia. Nawet widzę, gramie przygotowuje na walkę z bossem. A zaraz będziemy mieli 300 punktów zdrowia już. Dobra, najbliższy teleport jest chyba... Jeżeli tutaj da się pójść w górę zaraz, no to tutaj będzie. Okej. Dobra, i to jest dobry moment teraz, żeby już się przenieść we właściwą lokację. Czyli... Tu? Czy tu? Ej, dobra. Troszeczkę zgłupiałem. Co my tu mamy? Ej, kolejno... Ej, dobra, to jest kolejna duża lokacja. Jeszcze zdążę i podreperować sobie. I manę, i zdrowie, więc okej. Okay. To jeszcze zróbmy. Gdzie takie, kurcze, krążenie wokół mnie, orbitowanie? Nie ma opcji. To się nie może udać.
Inaczej, może, ale nie chciałbym, żeby, nie chciałbym, żeby to się udało. Ej, serio, ale nawet żadnej skrzyneczki tu nie ma? Dobra, w sumie nie o to tak właściwie, kochani, chodziło tutaj. Chodziło o to, że muszę wybrać po pierwsze dobry portal. Czyli tutaj. Nie, nie, to nie jest ten. To który? Ten? Tak, dobra, o, dobra, okej, spoko. Trzy, cztery. Wbijamy na kozaku, co tam mamy? O cholera. Jak ja was bardzo nie lubię. Sutener Leon. Dobra, nie ma co, nie ma co, nie ma co. Od cholery po prostu. Ja uciekam, a jak się wyczerpie moja mana, to wtedy się będę martwił. Co będziemy tu robić? Okej, wyprowadzimy jeden strzał i mało, za mało. O kurde! Ej nie, serio, jeszcze te pozostawione po nim płomienie wcale nie pomagają. Ani trochę. I te szarże też. Dobra, jak tam muzyczka w ogóle? Przysłuchajmy się. Oj, hardcore! Dobra, pięknie, lubię. Nastraja pozytywnie, znaczy, no pozytywnie. Pozytywnie to też za dużo i źle w sumie nawet powiedziane. A, dobra, i zaraz zginiemy, kochani. I tu będzie moja śmierć miała miejsce. Za moment, za chwileczkę. No nie ma opcji, żebym tu przeżył. Może cholera, no przecież on nie ma aż tak... No właśnie, wskrzeszenie? Nie. Cholera, a przecież po to wydaje, kurczę, moje ciężko zarobione monety. No dobra. Ale pozostaje nie zrobić mi nic innego, jak skończyć ten odcinek, ale jeszcze wybierzemy sobie sukcesora. Dobra. Tu jest tylko homo. Masz tendencję do przesadzania i przerażają cię kurczaki, grotołaska. Trzeba ulepszyć postać, zanim tam będą miały jakieś szanse. Ja, z moimi kiepskimi umiejętnościami. Więc ulepszenie jeszcze... tylko co? Tańsza mana. Albo losowanie dzieci. Nie. Ej, chyba dobra, uderzymy w to. Dobra, kochani, trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!